Dzień dobry, witajcie na kanale My Kobietki, z tej strony Beata. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na przegląd ubrań z Pepco. Ostatnio Iwona robiła zakupy w Pepco, więc tym razem pomyślałam sobie, że ja zajrzę do tego sklepu, zobaczę, co mi uda się kupić. Oczywiście kupiłam kilka rzeczy, są to w większości ubrania już na jesień, więc jeśli jesteście ciekawe, co kupiłam, to zapraszam Was do oglądania. Zacznę od sukienek, kupiłam dwie i zacznę od sukienki w kolorze granatowym. Od razu pokażę Wam z bliska, jak wygląda ten kolor i materiał. Powiem od razu o rozmiarze, ponieważ ja na co dzień noszę rozmiar 40. Tę sukienkę mam w rozmiarze 42, ponieważ tylko takie rozmiary zostały. I zobaczcie, tak prezentuje się sukienka na mnie w tym rozmiarze. Tak wygląda z tyłu. Według mnie w tej partii ta sukienka jest na mnie za duża. Wystarczający byłby rozmiar 40, ale podoba mi się to, że mamy tu taki luźny krój. Ja ostatnio bardzo lubię tego typu sukienki, ponieważ świetnie sprawdzają się właśnie na takie upały. Dzięki temu, że są właśnie takie luźne, nie jest mi w nich aż tak gorąco. Jeśli chodzi o długość, to jak dla mnie długość również jest w porządku. Zobaczcie. Ta sukienka wykonana jest w 100% z bawełny i kosztuje 50 zł. Kolejna sukienka, tym razem z długim rękawem. Zobaczcie, tak wygląda długość rękawa na mnie. No niestety ten rękaw na mnie jest za długi, ale możemy sobie go tu regulować, bo mamy taką możliwość. Właśnie możemy nosić go w ten sposób, albo wystarczy go podpiąć. No ja zdecydowanie wybieram tą opcję. Ta sukienka również jest o takim luźnym kroju, po całości zapinana jest na guziki. Natomiast na biuście mamy takie naszywane kieszenie. Takie kieszenie optycznie powiększają nam biust. Pokażę Wam z bliska, jak wygląda ten materiał. Mam na sobie rozmiar 40 i zobaczcie, tak ten rozmiar prezentuje się na mnie. Z tyłu sukienka wygląda tak. Długość jak dla mnie również jest w tym przypadku w porządku. Jeśli chodzi o skład, to ta sukienka wykonana jest w 100% z liocelu i również kosztuje 50 zł. Tym razem dżinsy i t-shirt i zacznę od spodni, ponieważ te spodnie bardzo mi się spodobały w sklepie, ale miałam tu problem z rozmiarem, ponieważ w rozmiarze 40 już były niedostępne, były wyprzedane. Tak naprawdę zostały tylko dwie pary w rozmiarze 42, ale i tak postanowiłam je kupić, żeby Wam je pokazać. I zobaczcie, w tym rozmiarze no zdecydowanie są na mnie za duże, ale podoba mi się tu odcień tego dżinsu. Pokażę Wam może z bliska. Zobaczcie. Są to spodnie z wysokim stanem, natomiast na nogawkach mamy takie przetarcia, ale jak najbardziej ten efekt mi odpowiada, ponieważ te przetarcia są takie bardzo subtelne. Zobaczcie, tak dżinsy wyglądają z tyłu. Jeśli chodzi o skład, to mamy tu w składzie 77% bawełny, a reszta to poliester i elastan. I te spodnie kosztują 60 zł. Natomiast jeśli chodzi o t-shirt, to wykonany jest w 100% z bawełny. Jest to taki zwykły t-shirt z krótkim rękawem, z okrągłym dekoltem. Z przodu natomiast mamy nadruk w kolorze różowym. Zobaczcie. Mam na sobie rozmiar L i jak widzicie, ten t-shirt jest taki bardziej dopasowany. Ja oczywiście wolę nieco luźniejsze t-shirty, ale takie również przydadzą się w szafie. I ten t-shirt kosztuje 15 zł. Mówiąc, że takie bardziej dopasowane t-shirty również przydadzą nam się w szafie, miałam na myśli, że taki t-shirt świetnie sprawdzi się na przykład pod kardigan. Kupiłam również kardigan w kolorze błękitny, w taki ażurowy wzór. Zobaczcie z bliska, jak wygląda ten wzór. Jest to kardigan zapinany na trzy guziki. Tak prezentuje się jego długość. Ja takie kardigany właśnie często noszę, jak już na dworze zrobi nieco chłodniej, właśnie na przykład do spodni. Nie wiem jak Wam, ale mi również podoba się właśnie w zestawieniu z tymi jeansami. Według mnie wygląda bardzo fajnie. Albo taki kardigan po prostu możemy założyć na sukienkę. Ten kardigan mam w rozmiarze L i rozmiar jest jak najbardziej trafiony. Pokażę Wam jeszcze długość rękawa. Tak prezentuje się rękaw. Jeśli chodzi o skład, to mamy tu w składzie akryl, poliester i elastan. I ten kardigan kosztuje 50 zł. Kolejne spodnie, tym razem w takim ciemnym kolorze. Są to spodnie z wysokim stanem.
mają nieco taką szerszą nogawkę. Mam na sobie rozmiar 40 i o ile w tej partii jest wszystko w porządku, to niestety nogawka jest na mnie za długa, ale ja już jestem do tego przyzwyczajona, bo często tak właśnie mam, że muszę spodnie skracać i w tym przypadku jest tak samo. Podwinęłam nogawkę, żebyście mogły zobaczyć, jak się ona prezentuje, ponieważ tu nam się marszczy, także tego efektu tu nie widać. Zobaczcie, tak wygląda nogawka. Według mnie te spodnie wyglądają całkiem nieźle. Zobaczcie jeszcze z tyłu, jak się prezentują. Jeśli chodzi o skład, to wykonane są w 98% z bawełny, a reszta to elastan. W pierwszej cenie te spodnie kosztowały 50 zł, a teraz możecie je kupić za 35 zł. Natomiast jeśli chodzi o górę, jest to sweterek z krótkim rękawem i znowu tu mamy kolor błękitny. Zobaczcie, tak prezentuje się z bliska. Mam na sobie rozmiar L i zobaczcie, ten sweterek jest taki delikatnie oversize'owy. Mi akurat taki efekt jak najbardziej odpowiada. Natomiast zastanawiam się właśnie nad tym krótkim rękawem, ponieważ sweter jest dość gruby, no i jednak wolałabym, żeby ten rękaw był długi, a nie krótki, no ale to w zależności co kto woli. Tak jak już mówiłam, mam na sobie rozmiar L. Ten sweter wykonany jest w 100% z poliestru i kosztuje 40 zł. Tym razem do tych samych spodni założyłam t-shirt w kolorze beżowym. Ten t-shirt jest wykonany w 100% z bawełny. Pokażę Wam kolor z bliska. Mam na sobie rozmiar L i t-shirt kosztuje 12 zł. Kolejne spodnie, tym razem bez żadnego zapinania. Po prostu spodnie są na takiej szerokiej gumie. I może tym razem zacznę od rozmiaru, ponieważ mam na sobie rozmiar 40, ale uważam, że rozmiar 38 byłby wystarczający, ponieważ ten materiał jest bardzo rozciągliwy i zobaczcie, tu mam za dużo materiału, przez co nie do końca ładnie te spodnie wyglądają na mojej sylwetce. Tak prezentują się z tyłu. Jeśli chodzi o skład, to w składzie mamy tu 62% bawełny, 17% wiskozy, a reszta to poliester i te spodnie kosztują 40 zł. Natomiast jeśli chodzi o górę, jest to bardzo cieniutki sweterek, bardzo przyjemny w dotyku. Mamy tu ładny dekolt w literę V, ten dekolt nie jest za głęboki. Natomiast na dole, zamiast ściągacza, to mamy takie troczki, dzięki którym możemy sobie tu regulować szerokość tego sweterka. Natomiast jeśli chodzi o rękawy, to mamy tu takie delikatne marszczenia, ponieważ wszyta jest tu gumka. Tak sweter prezentuje się z tyłu. Mam na sobie rozmiar L i rozmiar jak najbardziej jest trafiony. Ten sweter wykonany jest w 96% z poliestru, a reszta to elastan i kosztuje on 25 zł. Teraz coś wygodnego i praktycznego. Kupiłam również dwie pary dresów. Są to takie same dresy, tylko w innej kolorystyce, ponieważ nie wiedziałam, na który kolor się zdecydować. I może zacznę właśnie od tego w kolorze różowym. Zobaczcie ten kolor z bliska. I zacznę od spodni. Są to spodnie z wysokim stanem na takiej szerokiej gumie i dodatkowo jeszcze mamy w pasie tu troczki. Posiadają kieszenie. Podoba mi się w tych spodniach to, że ta nogawka nie jest taka bardzo szeroka. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. Dół zakończony jest ściągaczem. Tak wyglądają spodnie z tyłu. Natomiast jeśli chodzi o bluzę, to jest to bluza bez kaptura, rękaw i dół bluzy zakończony również jest ściągaczem i mamy tu naszytą taką kieszeń. Zobaczcie, tak prezentuje się bluza z tyłu. Całość mam w rozmiarze L. Jeśli chodzi natomiast o skład, to mamy tu w składzie 80% bawełny, a reszta to poliester i zarówno bluza, jak i spodnie kosztują 40 zł. Kochani, a tak prezentuje się ten dres tylko w kolorze niebieskim. Również pokażę go Wam z bliska. Zobaczcie. I tak naprawdę nie wiem, który mi się bardziej kolor podoba. Czy ten różowy. Możecie pisać w komentarzach, który kolor bardziej Wam przypadł do gustu. Ten dres również mam w rozmiarze L. I zobaczcie, tak prezentuje się dres w całości w tym kolorze. To już ostatnia rzecz w tym odcinku, tym razem bezrękawnik w kolorze czarnym. Jest on nieco dłuższy.
Przy wzroście 1,64 m długość prezentuje się następująco. Jest delikatnie asymetryczny, ponieważ tył jest dłuższy, natomiast przód nieco krótszy. Zapinany jest po całości na suwak. Posiada kieszenie. Mamy tu również podszewkę w takim samym kolorze jak bezrękawnik. Również jest tu kaptur, także świetnie nam się sprawdzi na jesienny deszczyk. Ten bezrękawnik mam w rozmiarze L i zobaczcie, rozmiar jest idealny. Mamy tu w składzie 100% poliestru i kosztuje on 60 zł. Kochani, to już wszystkie moje propozycje, jeśli chodzi o Pepco. Dzisiejsze mierzymy było dla mnie bardzo ciężkie, ponieważ na dworze jest strasznie gorąco, a większość ubrań było już typowo jesiennych, także naprawdę było ciężko, ale cieszę się, że przebrnęłam do końca. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!